Gajka. Udało mi się wziąć wolne. Mamy piękną pogodę. To już mogą być jakieś ostatki lata w Finlandii. Sylwia ma wolne, więc lecimy w regiony Connemara. Tam jest po prostu niesamowicie. Znowu nowe miejsca. Normalnie. Biorę też deskę, biorę płetwy, coś tam ponurkujemy, bo pływamy normalnie. Dobra, trzeba się zbierać. Lecimy w nieznane. Ja jak ranny ptaszek zerwałem się z łóżka. Jeszcze się tak mocno zerwałeś, to musiałeś pojęczyć swoją serenadę. Jakie pojęczyć? Dobra, została godzina. Jedziemy przez pustkowie. Smoga. Dobra, musiałem wysadzić Sylwię. Straszny korek. Mało miejsca. Ale dojechaliśmy. Idziemy na spacer. Obczajemy te plaże. Miejscówka niesamowita. I lecimy na inną. Jedna chyba z czterech. Ale woda jest zimna. Jak chce się pływać, to jest płytko tu na razie. Pipek, dawaj, pipku! Trzecia plaża. Nie
niesamowite, ten Dogs Bay jest naprawdę. Na tej głównej plaży tam jest dosyć dużo ludzi, na drugiej małej już nie było nikogo, jedna kobieta była, ona poszła, a na tej już w ogóle nie ma nikogo i jeszcze jest jedna po drugiej stronie tej dużej plaży. Tak czy inaczej, piękne miejsce Dogs Bay za Galway w regionie Connemara. Uwierzyć, że w Irlandii są takie miejsca, naprawdę. Jeszcze kilka lat temu bym nie przypuścił. Ale tam jest już bardziej tmno. Tak. No to nie będziemy już jej moczyć, bo będzie mokra w aucie. Nie. Idziemy, nie? Tak. Czyli w końcu dojechaliśmy na prywatną plażę po jakichś szalonych wojażach. Poszukiwaniach. Jest odpływ, ale będzie też powoli się zbliżał przypływ. I tutaj jest ok. W ogóle jest cmentarz, ej. Ten cmentarz jest jakiś zarośnięty cały. Jakbyśmy tu kawałek poszli jeszcze, chodzi mi, żeby były takie wejścia. No, nie jest źle. W ogóle jest odpływ, nie? Chodzi, tu mama, zobacz, weszła do wody, chodź. Oj, to taki basenik, tatu zostaje tu. To zostaje. Powinien iść przypływ. Więc zobaczymy, jak to będzie. Dobra, biorę, wbijam w piankę, biorę maskę, rurkę i spróbuję ponurkować. Kurma. Ponurkować to może dużo powiedziane, ale uprawiać ten snorkeling, czy... Kurwa, jak to wciągnąć? Ciepło mi. Ciepło mi. Co to za facet? No. A czasami jej nie widzi, wiesz? Straszyłem się kraba, no. Możemy popiknikować, mamy przecież jedzenie, pizzę. Ja już dopiszyłem ciasto, banana i nektarynkę. Tak, pik, chcę. Chodź, piłką gramy. No zajebiście, taka płaska ryba jedna była. Co, kawałek? Kraby, rybki małe. Biorę GoPro, ciągnę z tego Media Mode, pyknę normalnie drzwiczki i spróbuję coś nagrać, ale trzeba. Pierwszy raz robię coś takiego w życiu, zawsze chciałem. I udało się. Ale idzie przypływ, tak, coraz głębiej woda.
Mają szoktę. Taka duża ta plaża była, popatrz. Znikło wszystko. Sylwia, ta plażyczka, ta druga, nie? To jest tutaj zaraz. Rzut beretem. 3 minuty, 2 minuty. Minuta. Wręcz. Żegnamy plażę, było fajnie, w końcu żeśmy dotarli i czas się zawijać. 4 godzinki i już będziemy w domu, ale warto było, pewnie będziemy takie wyprawy powtarzać. Ja chciałbym bardziej gdzieś tam ten snorkling pouprawiać w różnych miejscach. Widziałem kilka krabów, jakieś dziwne ryby, ślimaki chodzące. Ślimaki może nie, jakieś takie żyjątka, także kurde, no fajnie. Ciśniemy. Jedenasta pięć już w domu moim.